kapie, kap, kap, kap. Idą dzieci, człap, człap, człap. Wieje wietrzyk, fiu, fiu, fiu. Idą dzieci, tup, tup, tup. Witam! Dzieci skaczą, hop, hop, hop. Czyli tak się trzeba będzie... O co tu chodzi? O jaja. Jaja jak berety. To są jakieś jaja. No to strudzie. No jest, ale to są różne. Ja wiem, ale... To idzie tu. To idzie tam. Tam to idzie tu. Siema. No ładnie, no ładnie. Jajko! Mowa, drawa, drawa, mowa, jakie mleko daje krowa, szmaragdowe, nie, nagrabiane. Jakie mleko daje czarna krowa? Dasz radę, wiesz jak zrobić? Przeczytam. Gdzie... Mama, to? Tak, to? Chcesz przeczytać tobie? Chodź tu bliżej. Kierowca autobusu martwił się o Chrumkę, zastanawiał się, gdzie ona się podziewa. Zamyślił się i nieco zboczył ze swojej trasy. Pomóżcie mu dotrzeć do swojej bazy. No to już jesteś. W tym zadaniu pozwólcie wykazać się najmłodszym członkom waszej drużyny. Pokażę wam skąd. Dobra, zobacz, to jest labirynt, kochani. Daj, poczekaj, najpierw niech tutaj chłopczyk przejdzie. Bo tak dużo zdjęć było, to taka super, piszemy. Jak tam? Jak tam? Dobrze. Dobrze, a co zajadasz? Paluszki. Paluszki mocy czy zwykłe? Mocy. Jak robią ławeczki? Me. A jak robią kozy? Piłka. Kozy robią bale. Idziemy? Aż. Młodzi szorują do góry. Tak to mi wyczyści. Chyba pokażę. Pokaż jak ciężko się idzie. Siemano kolano. O której autobus odjeżdża? Już odjechał. O nie. Was w nim nie było. A następny? Was w nim nie było. Jakiś tramwaj czy coś? Zwany pożądaniem? Coś się będzie teraz? To w domu.
Dasz radę, dasz radę. Da radę? Da radę, pewnie, że da. Na chwilę pójdzie z nami, ale nie łatwo. Ale oni będą lepsze, wiesz, że to tyle. Tak? My tą trasą lekcją robiliśmy do tego. Chodźcie, zobaczymy, jakie to są jajka. A teraz auto jedzie. Uwaga, uwaga na autko. Tata, jak chce kinąć niespodziankę? Jest fajowa! Jak jest? Superancko! Nie zmokliście za bardzo? Nie. Superancko! No to fajnie. Teraz idziemy jakąś jeszcze zagadkę rozwiązać na koniec, nie? Bo na razie mam tylko kółka i krzyżyki, nie wiadomo co tam jeszcze. A tak naprawdę chodzi o tajemniczą zagadkę, która będzie na mecie. Chrum, chrumcia! Trzeba wygrać to! Mocno trzymaj. Ja mam teraz tablerki i nie pytałam. Zobacz jakie hasło, a nie ty tutaj. Mamo! Tutaj u góry. Tylko chrzani, może się pojawiły. No to, mamo! Tutaj, mamo! To już jest zbyt trudne. Może to? Żyto? To wygląda na żyto. A nie, przeżyto? To trzeba było wysłać tego. Ale czymś trochę się może nie uczyć. Udaż, wiesz. Na boku gra pasta, jeden ten nie widział. Coś jeszcze? To jest pszenica. Na pewno. Ja na 1000000%. Pszenica? To jest pszenica tamto. No to koperta będzie. To tu to może być albo żyto, albo pszenżyco. No minimalnie tylko. Koperta, bo owiec tam jest, nie? To będzie koperta. Ja tak myślę, że koperta. Owiec tam jest, ja w kolei, tam dalej. Żyto, żyto. Dobra, to jest to. Tak. Czyli koperta. Branek, zejdź. Szkoda, że nie wziąłem. Dobra, pojej. Jula. To tu jest żyto albo przeżyto. Tam to wygląda na jakiś rodzaj trawy. To koperta. Cześć.
Nie wiem, jak wygląda prosa, bo my nie mieliśmy takiego, my nie chcieliśmy żadnego prosa. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, no dawaj, dawaj, dawaj. Ale co to? Ryszard! Może mogę, Ryszard, mogę wyskoczyć? 3. Idzie, przecież za nami szła. No to na poprzednim punkcie. No co? No tam najwięcej czasu chodzi, przez te atrakcje. Puszaki, inny. Ciekawe ile Marta ma. Myślę, że mniej niż Tomek. Co? Jaka to jest odpowiedź? Ty jesteś chłopak z dzieci. Co się smajcie, jak trzeba. Panie kierowniku, co tutaj się dzieje? Tu pilnujemy ognia. Ogień jest dobrze upilnowany i właśnie się część kukurydzy pali, gdzie dzieci zaśmiecały i musiały posprzątać. Opału mamy dosyć. O, dzięki serdecznie, wiesz ty, bo ja muszę tu pilnować, wiesz ty. A skąd można kiełbaski wziąć? Tam przy wejściu jakby. Dziękuję bardzo. I jest ryby wyparzone. Pięknie. Pięknie. Szyba zbita. Prawie ją wkręcił, prawie. Szyba zbita. Poczekaj. Jak tam mimo deszczu? Ja nie szłam, jestem chora. Jesteś chora. No, widać. Wiem. Ale jak zawsze wygląda. Zrób go. Jestem... Ty, to nie jest czas. Smacznego. Dziękuję. O! Co tam było dobrego? Kiełbaski.
Tak? Co pan tutaj zapodajesz? Zapodaję tutaj kropkę. Taki byłem wygadany. Dobra. Ja nie znam twoich dzieci. Nie chcę z nami gadać w końcu. No to jest specjalnie, że tak się tego moda też stała. Aha. Tutaj nie mamy tego. Możemy zobaczyć, co tam grillujecie? Zostawiam mamę i tatę. Thank you.